O babci Bużyńskiej. Gertrudzie naszej, No, mojej żonie babci, Bużyńskiej, tak? tak. I miała rodzeństwo? Miała. A poczekaj, a pamiętasz jak może jak się mama nazywała naszej babci, czy jak miała na imię, albo... To już nie żyli. Mama miała tak. Roberta. Robert to był ojciec naszej babci, no dobrze. Z braci. Robert, Franek i jeszcze jeden był. Jeszcze jeden był. A mieszkał w takiej pipidówce, gdzie w takim przełasie mieszkał. Też to mama mówi, że najgorzej temu tam idzie. Bernard, o. O. Czterech braci było. Bernard był. A później była Marysia. Kto była druga? Chyba kto to był? Druga była. Ojej. Strzewskich Łąk. Tam w Strzewskich Łąkach mieszkała. To była jedna siostra. Później mama była. Jeszcze jedna była. Chyba czterech braci, cztery siostry były. To ładnie. No tak to kiedyś. A dalej ci nic nie powiem, bo kiedyś się też tam spotkali, że... Ale dalej ci nie powiem. To w Grudziądzu tylko została tam, to tam. Nie wiem, to teraz tam już tam. Luca już Tak nie teraz żyje. to będzie trudno. Lucy dzieci to już tam, nazwiska Lucyny tej, coś nie pamiętam już. Wandy dzieci to już tam też poumierali chyba. Ja już teraz. A ty wujek, pamiętasz ten moment, jak przyjechaliście tutaj do Warszkowa? No i jak? Taka zima była sromotna, ile to ja miałem? 5 lat, rozumiesz? I pamiętasz? Najwięcej Genia ucierpiała. Genia tam nogi przemroziła wszystko. A dlaczego? Bo czym jechaliście no tutaj? Bo ładowali na ten w przerówce Kloni, tam było parę Stucholi. Metrów. No, nie, Stucholi. Skloni? Skloni. Do przerówki na stację. Na wagon ładowali. Czyli Skloni do przerówki, to też miejscowość jakaś była, tak, przerówka. To jest tam dworzec, jak chciałeś do Kloni dojechać, to wysiadaj w przerówce i pieszo się szło, nie wiem, aha, kilometrów aha. Do Kloni. I wracałeś w jakimś i tam takim... woził, to koło gumowych nie było przyczep, nie? I koło pękło i walewo, i to zwalili, facet musiał jechać tam, wóz, koło zmienić, wszystko też. Genia na tym siedziała, Genia sobie nogi odmroziła, pamięta? Genia mówi, tego nie zapomnę. A tuśmy przyjechali, to zima stulecia, no jak w Sławie wyładowali, to było przed świętami Bożego Narodzenia, to krow owijali workami, bo ślisko nie mogli utrzymać, bydło się nie mogło utrzymać. Czyli kopyta owijaliście, tak, że owijali mogli. Owijali worki, by krowy mogły się. Ja pamiętam, szłem pieszo. I te krowy pędziliśmy do Warszkowa. Prowadzili tak, no jaki tam wozy, wóz, bo ładowali to meble, to wszystko, wiesz, tego. Mm-hmm. A krowy szły za wozem i dwie krowy tam tu miały. Dwie krowy chyba i tam dwie świnie czy coś tam. Była jedna krowa i jedna jałówka, ale co do mnie. Coś tak pamiętam. Mam cały list, a, ten przekaz kolejowy, co był ładowane w Wielkiej Kloni no, do pociągu. No. A konia żaden status nie miał, dopiero później się dorabiał, tak, Felka miał konia. No. Bo salwa to była później? O, to później była, później lalka była, później wujek. Bo, a który był z Unry ten koń? Co? Salwa była z Unry? Nie. Z Unry to był kasztan. To był kasztan, albo był, on prawdopodobnie był nie z Unry, bardzo spokojny, to był z domobilu, z wojska. Aha. To klatka piersiowa taka była. Ułożony. Proszę cię, tak, tylko że jedną wadę miał, że jak zgubił kopyto, podkowę, to kulał. Miękkie kopyto miał. Tatoś do długo go miał, jak ty, w górnictwie, to, ale trzeba było badylę zawieźć do Sławna i też to jakby podkowa mu odpadła, no to trzeba było go, bo on zaraz kulał, taki był. Ale jak w parę, on sam pociągnął, spokojny. Ja lubiłem na nim jeździć, skoczyć z tych drążków, jak dlatego na nim, rozumiesz, to taki spokojny kasztan. Ale nogę to miał tak, ci mówię, ale takie było konisko. A maści? Kasztan. 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 Tak sama nazwa. Jasny kasztan. A później była lalka, myśmy dokupili do niej. Później tatuś sprzedał do kasztana. Lalka zostaje. Później wujek, ten Franek, co był weterynarzem w Sławie. To ja znawca na konie, proszę ciebie, i kupił tą salwę. I to go pieroma. Później tatuś sprzedał, kupili takiego młodego i ten młody tak i później. Dopiero ja zmieniłem, jak ja przed wojskiem, chyba 2 lata, i to zaczęłem mieniać te konie. Kuba. Ja przepraszam.